Podawczynię oraz inicjatorkę konkursu, panią Elżbietę Witek, marszałek Sejmu, ale równie serdecznie witam także ministrów spraw wewnętrznych i administracji, pana Mariusza Kamińskiego, obrony narodowej, pana Mariusza Błaszczaka, edukacji i nauki, pana Przemysława Czarnka, a także prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana Jarosława Szarka. Szanowni państwo, jest poniedziałek, 25 stycznia. Bardzo proszę o zabranie głosu panią Elżbietę Witek, marszałek Sejmu. Witam państwa bardzo serdecznie. W zeszłym roku obchodziliśmy 80. rocznicę zbrodni katyńskiej i pod koniec stycznia 2020 roku ogłaszaliśmy wspólnie z moimi kolegami ministrami, z panem prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, konkurs pod nazwą Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Ogłaszaliśmy to w styczniu, a w marcu rozpoczęła się pandemia, więc martwiliśmy się, czy młodzi ludzie, bo to jest konkurs adresowany do młodzieży szkół średnich, czy zechce wziąć udział w tym konkursie, czy będzie miała takie możliwości. I muszę państwu powiedzieć, że byliśmy bardzo zaskoczeni, ale oczywiście pozytywnie zaskoczeni, ponieważ wpłynęło ponad 700 prac. Młodych ludzi ta tematyka interesuje, podobnie jak nauczycieli, którzy wspólnie z tymi uczniami pracują. I wtedy wyraziliśmy nadzieję w styczniu 2020 roku, że chcielibyśmy kontynuować ten konkurs i dziś właśnie chcemy ogłosić drugą edycję tego konkursu, którego myślą przewodnią będzie współczesny wymiar kłamstwa katyńskiego. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół średnich. Prace należy nadsyłać do 19 marca na adres Kancelarii Sejmu, oczywiście z dopiskiem Polskie Serce Pękło, Katyń 1940, druga edycja konkursu. Ale proszę państwa, chciałabym zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną kwestię. Co przyświecało nam, myśląc o tym, że chcemy zainteresować młodych ludzi tą tematyką? Otóż pokolenie wojenne powoli odchodzi. Obowiązkiem naszym i młodego pokolenia jest przechowywać i pielęgnować nasze polskie tradycje. Wszystko to, co było przełomowe, ważne w naszym życiu, ale także tragiczne. A z drugiej strony chcieliśmy odkłamać zafałszowany obraz zbrodni katyńskiej, która przecież funkcjonuje także w obiegu publicznym. I wydawało nam się, i okazało się to słuszne, że musimy znaleźć jakąś atrakcyjną formę, żeby młodzież zechciała się tym zainteresować. I tą atrakcyjną formą okazał się konkurs. Proszę państwa, te prace były naprawdę na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, ale także niosły ze sobą olbrzymi ładunek emocjonalny. To świadczy o tym, że młodzi ludzie i w domu rodzinnym, ale także w szkole otrzymują tą prawdziwą wiedzę na temat Katynia 1940 roku. Chciałam bardzo podziękować moim kolegom, którzy są tutaj dzisiaj ze mną. Oni są właśnie w komitecie honorowym, któremu przewodniczy, tak jak w ubiegłym roku, pan prezydent Andrzej Duda. Chciałam im bardzo podziękować, dlatego że ich obecność nie jest, proszę państwa, przypadkowa. Dziękuję bardzo za pomoc w ubiegłorocznym konkursie, ale także za to, że zechcieli panowie zaangażować się także i w tę drugą edycję. Myślę, że z pożytkiem nie tylko dla młodzieży, ale dla prawdy historycznej i dla pamięci historycznej. To jest bardzo ważne, proszę państwa, dlatego zachęcam za państwa pośrednictwem wszystkich młodych ludzi, uczniów szkół średnich, żeby zechcieli zapoznać się z regulaminem tego konkursu i żeby zechcieli wziąć w nim udział. W tym roku do konkursu literacko-plastycznego dodajemy jeszcze jedną kategorię. Otóż zachęcamy młodzież do tego, żeby pisała teksty piosenek o tematyce katyńskiej. One także będą podlegały ocenie komisji konkursowej, a na czele komisji konkursowej, podobnie jak w ubiegłym roku, stoi pan profesor Tadeusz Wolsza. Jeszcze raz serdecznie zapraszam młodych ludzi do wzięcia udziału w tym konkursie. Nagrody są bardzo atrakcyjne i mam nadzieję, że to, co nie udało nam się w ubiegłym roku, czyli wielka gala, którą planowaliśmy tu w polskim parlamencie, będzie możliwa w tym roku, abyśmy mogli się spotkać bezpośrednio tu w polskim parlamencie. Dziękuję bardzo.
Pani marszałek, bardzo dziękuję. Szczegóły konkursu są już dostępne na naszej stronie internetowej, także zachęcamy do odwiedzania witryny sejm.gov.pl, a także mediów społecznościowych Sejmu. Zachęcamy do obserwowania i śledzenia naszych mediów społecznościowych. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Mariusza Kamińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji. Pani marszałek, panowie ministrowie, szanowni państwo, bardzo dziękuję pani marszałek za zaproszenie mnie jako ministra spraw wewnętrznych do Komitetu Honorowego drugiej edycji konkursu katyńskiego dla młodzieży. Słowo Katyń jest fundamentem naszej tożsamości patriotycznej. Słowo Katyń jest symbolem największej zbrodni wojennej, jakiej dopuszczono się w czasie II wojny światowej na jeńcach wojennych. Straszliwa zbrodnia dotknęła ponad 21 tysięcy polskich żołnierzy i polskich policjantów, bo warto zawsze przypominać, że nie tylko żołnierze Wojska Polskiego byli mordowani przez funkcjonariuszy NKWD, ale również polscy policjanci. Ponad 6 tysięcy polskich policjantów zostało zamordowanych w 1940 roku przez Rosjan. Szanowni państwo, pamięć o tej zbrodni jest niezwykle ważna i żywa, i musi być żywa. Walka o prawdę o Katyniu była walką wieloletnią. Wiele osób było represjonowanych z tego tytułu, że mówiła, jaka była prawda. Kto mordował w Katyniu? Kto ginął w Katyniu? Dziś wydaje się, że sprawy są oczywiste, że fakty są oczywiste i jasne. Niestety w putinowskiej Rosji giną tablicę poświęconą ofiarom zbrodni katyńskiej. Niestety w putinowskiej Rosji odbywają się pseudonaukowe konferencje dotyczące zbrodni katyńskiej. Ostatnio w listopadzie ubiegłego roku miała miejsce udział tego typu konferencja, w której uczestniczyli przedstawiciele Dumy Rosyjskiej, deputowani do Dumy, gdzie po raz kolejny stawiano tę straszliwie zakłamaną tezę o tym, że autorami tej zbrodni byli Niemcy. To pokazuje, że o tę prawdę cały czas musimy zabiegać, żeby świat słyszał. Przypomnę, to jest największa zbrodnia na jeńcach wojennych, jaka dokonała się w trakcie II wojny światowej. Ta prawda przebijała się przez lata. Z jednej strony na początku alianci nie byli zainteresowani, żeby usłyszeć tę prawdę, bo była ona politycznie niekorzystna. Z drugiej strony totalitarna propaganda Rosji Sowieckiej i PRL-u nie dopuszczała tej prawdy do głosu. Dlatego w świetle tego, co się dzieje w Rosji w chwili obecnej, w kontekście katyńskim, nie możemy milczeć, nie możemy się temu biernie przyglądać. Dlatego też tak ważne jest to, aby prawda o zbrodni katyńskiej, aby pamięć o ofiarach tej zbrodni była żywa wśród młodego pokolenia Polaków. Dziękuję pani marszałek za tę szczytną inicjatywę i wierzę, że spotka ona się z dużym odzewem wśród polskiej młodzieży. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, bardzo dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej. Bardzo dziękuję. Pani marszałek, panowie ministrowie, szanowni państwo. Ja przede wszystkim chciałbym pogratulować i podziękować pani marszałek za tą inicjatywę. Dziękuję za sam pomysł, dziękuję za możliwość uczestniczenia w drugiej edycji konkursu. Prawda na temat ludobójstwa katyńskiego jest niezwykle istotna zarówno dla obecnie żyjących, jak i dla przyszłych pokoleń Polaków. A ta prawda dociera do nas z pewnymi problemami, bo oczywiście my w naszym kraju mówimy wprost o okolicznościach tej zbrodni. Natomiast inną zupełnie narrację możemy usłyszeć za naszą wschodnią granicą, szczególnie w Moskwie. Otóż mówiąc na temat wybuchu II wojny światowej, władze rosyjskie zapominają, nie chcą pamiętać o tym, że II wojna światowa wybuchła dlatego, że doszło do porozumienia niemiecko-rosyjskiego, że doszło do podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, do porozumienia Stalina z Hitlerem. Konsekwencją tego porozumienia był czwarty rozbiór Polski. I były zbrodnie dokonywane na narodzie polskim, zarówno przez Rosjan, jak i przez Niemców. Przykładem takim charakterystycznym ofiar tej zbrodni są dwie córki generała Józefa Dowbora-Muśnickiego.
generała, który był dowódcą wojsk polskich w dawnym zaborze pruskim, wcześniej był dowódcą Korpusu Polskiego na terenach rosyjskich. Otóż Janina, córka generała Dowbora Muśnickiego, podporucznik Wojska Polskiego, pilot, została zamordowana w kwietniu 1940 roku w Katyniu, a jej siostra Agnieszka, która zaangażowała się w konspirację, została zamordowana w Palmirach przez Niemców w czerwcu 1940 roku. To taki bardzo charakterystyczny przykład traktowania narodu polskiego przez okupantów. Metody były identyczne. Dziś jesteśmy zobowiązani, żeby mówić prawdę, żeby pokazywać prawdę opinii światowej na temat ludobójstwa katyńskiego. Dziś poprzez ten konkurs skierowany do ludzi młodych również głosimy prawdę skierowaną do przyszłych pokoleń. Chciałem zapewnić panią marszałek, że łamy miesięcznika Polska Zbrojna są otwarte dla wszystkich uczestników tego konkursu. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję. Panie ministrze, bardzo dziękuję. Przypominamy, że zgłoszenia są przyjmowane od dziś do 19 marca, zatem praktycznie 2 miesiące. Gorąco zachęcamy wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych do uczestnictwa. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki. Pani marszałek, szanowni panowie ministrowie, szanowni państwo, przyłączając się do tych podziękowań pod adresem pani marszałek, chcę zapewnić, że już od dziś kuratorzy oświaty w całej Polsce, we wszystkich województwach będą docierali do wszystkich dyrektorów szkół ponadpodstawowych w Polsce po to, żeby upowszechnić ten konkurs, ten znakomity projekt, niezwykle ważny z punktu widzenia edukacji polskiej młodzieży. Chcę podkreślić ten aspekt, bo poza wszystkimi walorami, które zostały tu już wymienione przez moich przedmówców, pragnę zwrócić uwagę państwa na wielkie straty, jakie polska młodzież, jeśli chodzi o jej wiedzę na temat XX wieku, tych wydarzeń z całości XX wieku, ale w szczególności wydarzeń z czasów II wojny światowej i wydarzeń w związku z tym również tych dramatycznych, tragicznych dla polskiego społeczeństwa, jakim był Katyń 1940. Te straty były spowodowane faktem, że mieliśmy model oświaty 6+3+3. W tym modelu oświaty 6+3+3 brakowało czasu na upowszechnienie, ugruntowanie u naszej młodzieży wiedzy na temat właśnie tego niezwykle ważnego okresu historycznego. Dopiero model wprowadzony za rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy ministrem edukacji była pani minister Anna Zalewska, 8+4 pozwala na uzupełnienie tych strat. W modelu 8+4 siatka godzin i w szczególności godzin historii jest inaczej ułożona i pozwalać będzie na to, żeby młodzież w tych najbliższych latach, dziś znajdująca się, ucząca się w drugiej klasie, ale w kolejnych 2 latach, trzeciej i czwartej, mogła nabyć więcej wiedzy na temat tego zasadniczego z punktu widzenia naszej tożsamości okresu historycznego. W tym sensie i w tym układzie konkurs i projekt, który realizowany jest już drugi raz z inicjatywy pani marszałek Elżbiety Witek, znakomicie wpisuje się w tę lukę i jest w stanie również uzupełnić te braki wiedzy, które rzeczywiście młodzieży występują. Wiedzy, podkreślam, na temat rzeczy kluczowych z punktu widzenia tożsamości naszego społeczeństwa, naszego narodu. Bo to, kim jesteśmy, jest przecież sumą tego, kim byliśmy. Musimy wiedzieć, kim byliśmy i skąd pochodzimy i co towarzyszyło naszym losom, naszym dziejom w ostatnim czasie, żeby zrozumieć naszą obecną sytuację. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że Katyń 1940 to było jedno z tych kilku najtragiczniejszych wydarzeń w historii naszego narodu, które odbiło się bardzo mocno na przyszłości tego narodu i waży niestety również na losach dzisiejszych. Wiedza na temat tego, co się stało w Katyniu, na temat tego, że była systemowo likwidowana polska inteligencja,
po to, żeby naród nie miał przyszłości, jest kluczowa z punktu widzenia zrozumienia również czasów dzisiejszych i kluczowa z punktu widzenia rozwijania się naszego narodu w przyszłość. Tym bardziej bardzo dziękuję pani marszałek i deklaruję, że kuratorzy oświaty we wszystkich województwach zaangażują się w upowszechnienie tego konkursu, a Ministerstwo Edukacji i Nauki będzie współpracowało z panią marszałek na każdym etapie tego konkursu. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, bardzo dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Jarosława Szarka, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Pani marszałek, panowie ministrowie, szanowni państwo, dla Instytutu Pamięci Narodowej jest niezwykle ważne, że do tych działań na rzecz zachowania naszej pamięci dołączają instytucje niepodległego państwa polskiego. Dlatego serdecznie dziękuję pani marszałek za tą inicjatywę. Katyń, jak czytamy w tytule konkursu, to nie tylko pęknięte polskie serce, ale to jest również cios w polską duszę, w polski mózg, bo takie były zamiary oprawców, zlikwidować elitę niepodległego państwa polskiego, bo wśród tych 21 tysięcy ofiar była elita państwa polskiego, ludzie, którzy walczyli o niepodległą Polskę i tą walkę zaczynali dużo wcześniej. Niektórzy tuż na początku XX wieku w Związku Walki Czynnej, w Legionach, inni w Błękitnej Armii, w Korpusach Polskich, w Rosji, w powstaniach śląskich, wielkopolskich, w zmaganiach plebiscytowych, w wojnie z Ukraińcami, w wojnie z Rosją bolszewicką. Jakże wiele tych epizodów jest w życiorysach ofiar zbrodni katyńskiej, a później dwie dekady budowania niepodległej Rzeczpospolitej. I wśród ofiar katyńskich byli nie tylko ci, którzy nieśli depozyt niepodległej Rzeczpospolitej, ale ci, którzy wkraczali na tą drogę, również najmłodsze pokolenie, tak jak chociażby 16-letni Stanisław Ozimek, harcerz, który został zamordowany wraz z swym ojcem, jak Józef Marcinkiewicz, 30-letni, wybitny, genialny matematyk, który dopiero zaczynał karierę naukową, stypendium w Sorbonie, w Wielkiej Brytanii. To do dzisiaj jego nazwiskiem są określane matematyczne równania, które znalazły miejsce w nauce. On wrócił latem 1939 roku do Polski. Porzucił karierę naukową, bo na wieść o wojnie wrócił do Polski, aby ją bronić. Został zamordowany w 1940 roku. To są wybory tych ludzi, którzy w Katyniu, w zbrodni katyńskiej zostali zamordowani. Po co był Katyń? Katyń był po to, żeby nie było wolnej, niepodległej Polski. Dlatego ten cios w serce, w duszę i w mózg, żeby nie było ludzi gotowych pracować, walczyć o niepodległą Polskę. Taki był zamysł oprawców. On się nie powiódł, bo następne pokolenia przekazywały pamięć o zbrodni katyńskiej kolejnym. Dzisiaj jesteśmy zobowiązani przekazywać tą pamięć następnym pokoleniom. Jakże cieszy to, o czym mówili moi przedmówcy, pani marszałek, panowie ministrowie, że taki duży był oddźwięk na ten konkurs. To znaczy, że kolejne pokolenie młodych Polaków chce znać historię, chce znać polskie dzieje. A Katyń to jest opowieść o i zrozumienie dwudziestowiecznych dziejów. Ci ludzie będą w przyszłości elitą niepodległej Rzeczpospolitej. Jakże to cieszy, że oni tak chętnie poznają historię Polski. A Instytut Pamięci Narodowej, jak w poprzedniej edycji, udzieli wszelkiego poparcia swymi materiałami edukacyjnymi, jakże bogatymi, poświęconymi zbrodni katyńskiej. Jeszcze raz bardzo serdecznie pani marszałek dziękuję. Panie prezesie, bardzo dziękuję. Proszę państwa, Polskie Serce Pękło, Katyń 1942, edycja konkursu. Uważamy ją za otwartą. Zachęcamy przedstawicieli mediów do nagłośnienia wydarzenia. Dziękujemy państwu za uwagę, za obecność. Do zobaczenia, do widzenia.